Karolinowski tuż po pierwszym pojedynku otwierającym PLMA 47. To chyba całkiem niezły wstęp jak na eliminację do Mistrzostw Świata w Las Vegas. Tak, jestem bardzo zadowolony. Wszystko poszło zgodnie z planem. I wydaje mi się, że wyjątkowo łatwo, nie ujmując swojemu przeciwnikowi, pojedynek. Właśnie kiedy, powiedz, tak naprawdę dowiedziałeś się o tym pojedynku, bo wiem, że to było na ostatnią chwilę szykowane. Tak szczerze, dowiedziałem się 3 tygodnie temu, a od 2 tygodni się przygotowywałem. Zrzuciłem trochę wagi, nabrałem szybkości, trochę więcej kondycji. Nie chodziłem na siłownię w ogóle, tylko trenowałem i to zajęło mi 2 tygodnie. A ile zrzucałeś? Miałem w planie zrzucić 2 kg, ale zrzuciłem nawet 3. Rozumiem, że u Ciebie konto czyste, jeżeli chodzi o walki zawodowe, bo wiesz, jak w tamtym roku było na tamtej edycji, że były problemy z tymi walkami zawodowymi. Tak, tutaj konto mam czyste, jeżeli chodzi o zawodowe, a zawodnik, z którym walczyłem na Mistrzostwach Świata, miał już 6 zawodowych, także... A no to wiadomo, o kogo chodzi. Tak, jeszcze go dzisiaj zobaczymy. Tak, właśnie. Powiedz w takim razie odnośnie pojedynku. Pierwsza runda wyjątkowo łatwo poszła, końcówka, tam było, zdaje się, duszenie bardzo blisko. Tak, żałuję nawet, że wcześniej o tym nie pomyślałem. Miałem dominującą pozycję, chciałem ją utrzymać, bo czułem, jak się męczy, coraz bardziej dyszał, także chciałem go jak najbardziej zmęczyć. Ale mogłem próbować tego duszenia zza pleców już wcześniej, a dopiero ten 10-sekundowy gong mi o tym przypomniał, że mogę skończyć tą walkę już w pierwszej rundzie. Miałem wrażenie, tak naprawdę, patrząc, obserwując ten pojedynek, że to jest kwestia czasu, kiedy znajdziesz odpowiedni punkt. Czułeś jakieś elementy, w których tobie zagrażał twój rywal? Miał mocne uderzenie, to było takie uderzenie jednak na pełnym spięciu, dlatego było przewidywalne, zdążyłem zrobić unik, wszedłem wtedy z prawym, poprawiłem lewym, bo nie wracały mu ręce do szczęki, dlatego ta pięść powędrowała prosto w czubek szczęki. Tutaj nawet nie musiałem mocno uderzyć, to jest taki punkt, gdzie odcina się świadomość. Jeszcze raz gratuluję w takim razie powodzenia w Las Vegas. Rozumiem, że już teraz jest etap, że już będziesz w Las Vegas, czy jeszcze? Jeszcze będzie jeden etap. Okej, dziękuję w takim razie, powodzenia. Dziękuję.